Serwus, dziś zupa z suszonych grzybów. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Do przygotowania zupy potrzebować będzie 100 g suszonych grzybów, 1 cebulę, 600 ml bulionu, 100 g jogurtu naturalnego, natkę pietruszki, pieprz, sól, tymianek. Bulion przygotowuję z marchwi, selera, pietruszki, ziela angielskiego oraz soli. Gotuję go przez 30 minut, w tym czasie przygotowuję grzyby. Możesz również dodać jakieś mięsko, u mnie były to pulpety wieprzowe, które potrzebowałem do przygotowania innego dania. Przepis w poprzednim odcinku. Wracamy do zupy grzybowej. Odmoczone grzyby gotuję przez 30 minut z dodatkiem jednej cebuli i jednej łyżeczki soli. Cebulę wyciągam, a wodę z gotowania dodaję do bulionu. Cebulę kroję w kostkę, jedna cebula na 100 g suszonych grzybów. Smażę ją na maśle z dodatkiem oliwy z oliwek, doprawiam tymiankiem, pieprzem i solą. Dodaję wcześniej ugotowane suszone grzyby. Grzyby gotowałem przez 30 minut, a wywar dodałem do bulionu. Cebulę z grzybami smażę przez 5 minut. Dodaję do bulionu i wszystko gotuję razem przez kolejne 30 minut. Kilka grzybów wyciągam, a resztę miksuję. Na talerzu dodaję jogurt naturalny, natkę pietruszki oraz grzyby. I gotowe. Życzę smacznego i do następnego gotowania.